Wystarczy spojrzeć to, co widać za mną, by być przekonanym bez reszty, że jest to miejsce, które w szczególny sposób nadaje się, wręcz zachęca do malowania. A wiemy, że jest to Kazimierz Dolny. Kazimierz przyciągał artystów już od ponad dwóch wieków. Początki sięgają lat 90. wieku XVIII. I wtedy rozpoczęła się tradycja, która kiełkując w tamtym czasie wyrosła w ogromne drzewo, bardzo mocno rozgałęzione, które to drzewo istnieje i rozrasta się po dziś dzień. Tylko jak to zjawisko nazwać? Otóż tak się składa, że w języku polskim, w literaturze dotyczącej sztuki, czy szerzej kultury, pojęcie kolonia artystyczna właśnie nie występuje. Trudno mi odpowiedzieć dlaczego, ale jest to pojęcie, które w pełni definiuje Kazimierz. Bo rzeczywiście, jeżeli widzi, czy mamy przed sobą tradycję malowania sięgającą już ponad dwa wieki, to jest to zjawisko szczególne i zjawisko osobne, bo w Polsce podobnego, znaczy na ziemiach polskich, podobnego zjawiska właściwie nie ma. W pewnym sensie podobne jest Zakopane, ale Zakopane to jest inny rozmiar, inna skala, inne rozłożenie akcentów. W Kazimierzu się malowało, a apogeum rozkwitu kolonii artystycznej przypadło na lata 20. i 30., czyli lata międzywojenne. Początek dał profesor Tadeusz Pruszkowski, profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, który w 1923 roku przywiózł tu na plener swoich studentów i od tej pory te plenery rok w rok, skupiające całą Akademię wtedy już Sztuk Pięknych, trwały do września 1939 roku. Na ziemiach polskich, jak wspomniałem, Kazimierz jest czymś zupełnie odrębnym z tego punktu widzenia. Natomiast trzeba wiedzieć, że Kazimierz wpisuje się jako kolonia artystyczna w ogromną sieć innych kolonii, które rozsiane były po całej Europie. Od Bretanii w północnej Francji po Abramcewo pod Moskwą. Od Nordbania w dzisiejszej Rumunii po Arvikę w Norwegii. Kolonii, a szczyt rozwoju tego ruchu kulturowego przypadł na przełom XIX i XX wieku, ogarniał ponad 100 takich miejsc. A więc było to zjawisko niesłychanie ważne w tamtej kulturze europejskiej, ale tym samym jest coraz ważniejsze dla dzisiejszej Europy, Europy jednoczącej się, Europy szukającej śladów wspólnych, i sieć kolonii jest takim rzeczywiście zjawiskiem ogarniającym, jak wspomniałem, niemal całą Europę. Tak się stało, że powrót do tradycji kolonii artystycznych przyniósł ze sobą zawiązanie się Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych. Nastąpiło to w 1994 roku, a już 6 lat później, w roku 2000 czy 2000, Kazimierz został wpisany na listę członków tejże federacji. Wtedy byliśmy na miejscu 20-21 mniej więcej. Dziś federacja liczy ponad 80 członków, a więc jest to zjawisko, które rozrasta się, jak gdyby chce przypomnieć tamtą wspólną płaszczyznę działania, którą tą płaszczyznę wyznaczała sztuka. Dzięki temu, że Kazimierz został wpisany na listę członków Euroartu, nasza kolonia zaczęła nawiązywać coraz bliższe kontakty z innymi koloniami. Na początek był to Keveler w północnych Niemczech, później braliśmy udział w takiej wystawie różnych kolonii europejskich w Tervuren w Belgii, a rok temu stała się rzecz niesłychanie ważna, mianowicie zostało podpisane oficjalne porozumienie o współpracy czy partnerstwie w dziedzinie kultury pomiędzy gminą Worswede a Kazimierzem Dolnym. Jest to rzecz niesłychanie ważna, jako że Worswede to jest najbardziej znana niegdyś i dzisiaj kolonia artystyczna w Niemczech, kolonia, która wyznaczyła pewien program ideowy dla wielu innych kolonii powstałych w różnych krajach Europy. Ale program, który właściwie sformułował nie kto inny, ale Rainer Maria Rilke, no wspaniały poeta, który kilka lat spędził w Worswede, tam zresztą się ożenił z rzeźbiarką Klarą Westhoff, opublikował w 1903 roku pierwszą monografię Worswede, kolonii Worswede, i tam jak gdyby wytyczył pewne podstawowe zarysy programu ideowego.
takim pojęciem głównym było pojęcie Heimat, czyli małej ojczyzny, stron rodzinnych, przywiązania do tego miejsca. Drugim pojęciem było pojęcie życie kształtem sztuki. I jak gdyby pomiędzy tymi dwoma określeniami mieści się idea czy istota kolonii artystycznej. I tak się stało, że dziś jesteśmy w przededniu Festiwalu Kolonii Artystycznych, który jest rezultatem nawiązanej współpracy z Worzwedem. Jako że organizatorami tego festiwalu jest tak Kazimierz, jak i Worzwede. Festiwal będzie się składał z kilku pasm tematycznych po to, żeby uświadomić, jak złożonym i jak różnorodnym zjawiskiem były kolonie artystyczne, bo to nie było tylko malarstwo czy rzeźba, to były także poezja i literatura, także muzyka, chwilami teatr, a więc wszystko, co się składa na działania w obrębie kultury, jest pisane w to, co działo się w koloniach. Najważniejszym jednak, co wynika i z tradycji kolonii kazimierskiej i tej Worzwede, jest malarstwo. I dzięki festiwalowi po raz pierwszy w Polsce będą pokazane dzieła tych, którzy kolonię Worzwede założyli. Tak jak Otto Modersohn, jego późniejsza żona Paula Modersohn-Becker, Fritz Mackensen, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler czy Hans Am Ende. To są nazwiska znane i można o nich przeczytać w podręcznikach sztuki w europejskich. U nas dotąd znane mało, więc to będzie rzeczywiście sposobność, żeby poznać to znakomite malarstwo. Kolonia Worzwede była troszkę inna niż Kazimierz i tą różnicę też chcemy pokazać. Tam ona została założona na surowym korzeniu przez 5 malarzy. W Kazimierzu to narastało przez pokolenia. Ale tą różnicę chcemy pokazać po to, żeby uświadomić, jak różnorodnym zjawiskiem były kolonie. Drugim pasmem będą wykłady poświęcone siłą rzeczy problematyce kolonii artystycznych. Będzie bardzo interesujący wykład pani doktor Doroty Kownackiej-Rogulskiej pod tytułem Rilkego czytanie wobec Wede. To będzie nawiązanie do tej monografii, jaką napisał Rilke. Inny wykład to jest wykład dr Agnieszki Bagińskiej o jednej z najdziwniejszych kolonii w Europie, mianowicie o Monte Verita Vasconie, to jest na południu Szwajcarii. Będzie też wykład o kolonii kazimierskiej. Będą też filmy. Będą filmy oczywiście w większości dokumentalne, zwłaszcza ze strony Niemiec, ukazujące dzieje kolonii Worzwede, ale ze strony polskiej będzie film, no już dla nas jak gdyby fundamentalny, mianowicie Dwa Księżyce w reżyserii pana Andrzeja Barańskiego, który będzie obecny na festiwalu, ale wydarzeniem filmowym będzie premiera. Premiera filmu, który od lat tworzy reżyser, znakomity reżyser filmów dokumentalnych Wiesław Dąbrowski, a będzie to film zatytułowany przez niego Kazimierz Dolny, Utracona idylla. Jest to pierwszy film poświęcony obecności malarzy żydowskich w Kazimierzu przed 1939 rokiem. Zjawisko do tej pory zupełnie zapomniane, niewiele o nim wiadomo, ale Muzeum Naziślańskie w ciągu ostatnich lat urządziło kilka wystaw, które stały się jak gdyby punktem wyjścia dla tego filmu i to będzie rzeczywiście wydarzenie, jako że i premiera filmu, i tematyka filmu zupełnie nowa. Będzie też teatr. Rzecz bardzo ciekawa, mianowicie teatr Klinika Lalek. Teatr związany z kolonią artystyczną w Karkonoszach. Dlatego go zaprosiliśmy. Jest to teatr uliczny. Wystawi 2 spektakle. Jeden w nocy, w ciemności, bo będą ognie, będą rozmaite tego typu efekty. Drugi nazajutrz, czyli w piątek dla dzieci. Bo tak też chcemy to przedstawić. Będzie też koncert muzyczny zespołu pod adekwatną nazwą Muzykanci. Będą inne wystawy w ośrodku, w naszym Kazimierskim Ośrodku Kultury będzie wystawa, którą nazwaliśmy Pokolenie Pomiędzy, a więc to pokolenie, które niestety już nie żyje, a które łączyło jak gdyby dawną kolonię z tą dzisiejszą. Festiwal Kolonii Artystycznych w Kazimierzu jest o tyle jeszcze wyjątkową imprezą, że jest to festiwal organizowany siłami samego miasta. Te liczne festiwale, które mają miejsce w naszym mieście,
są jak gdyby importowane. To są rzeczy przywiezione z zewnątrz. Kazimierz jest tutaj tylko miejscem i dekoracją. Tutaj chodziło nam o to, żeby własnymi siłami stworzyć coś, co w najgłębszy sposób dotyczy samej tożsamości Kazimierza. To też organizatorami ze strony polskiej festiwalu są Urząd Miasta i Gminy, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, Muzeum Nadzieśleńskie w Kazimierzu, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierza i bodaj najważniejszy w tym sensie, że na tą organizację spadła największa jak gdyby rola, to jest Kazimierska Konfraternia Sztuki. I te pięć podmiotów wspólnie organizuje coś, czego jeszcze w Kazimierzu nie było. Festiwal rozpoczynamy w czwartek, 11 września. Głównym wydarzeniem tego dnia będzie otwarcie, uroczyste otwarcie festiwalu o godzinie 17 w głównej siedzibie Muzeum Nadzieśleńskiego przy Rynku 19. Tam też będzie otwarcie bardzo istotnej wystawy, mianowicie wystawy zatytułowanej Tam, gdzie więcej sztuki niż świata, współcześni twórcy kolonii artystycznych w Worswede, Kazimierzu, Szklarskiej Porębie, Zakopanem i tu rzecz wyjątkowa w Krzemieńcu. Otóż po raz pierwszy w Polsce Krzemieniec znów pojawi się jako kolonia artystyczna. Tam trwają bardzo trudne próby ożywienia kolonii, która w latach 30. kwitła w Krzemieńcu, a która po wojnie z wiadomych powodów zupełnie została wytarta nie tylko z gruntu, ale i z pamięci. Teraz chcemy przywrócić nie tylko pamięć o tamtej kolonii, ale także jej działanie. Następnego dnia takim dużym wydarzeniem będzie otwarcie wystawy w kamienicy Cerejowskiej. To będzie wystawa pod tym samym tytułem, nad tytułem Tam, gdzie więcej sztuki niż świata, dawni mistrzowie kolonii artystycznej w Worswede. Na tą wystawę składają się właściwie dwie, bo jedna część to są obrazy przywiezione z samego Worswede, z tamtejszych muzeów, Muzeum Otto Modersona i Kunsthalle. To są dwa muzea z największymi zbiorami tych artystów. Natomiast druga wystawa to są rysunki i grafika przede wszystkim Pauli Modersohn-Becker i grafiki tych samych twórców, o których już mówiłem, którą wypożyczyliśmy dzięki Instytutowi Goethego w Krakowie. Będzie to całość bardzo interesująca, ponieważ jak już mówiłem, te dzieła pokazywane są w Polsce po raz pierwszy. W sobotę będą znów filmy, wykłady, będzie otwarcie wystawy w Kazimierskim Ośrodku Kulturystyki, tej wystawy Pokolenie Pomiędzy. Także wszystko to jest poukładane w ten sposób, że można uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Natomiast niedziela, przedpołudnie niedzielne poświęcone jest Mięćmierzowi. Otóż potraktowaliśmy Mięćmierz jako odrębną kolonię artystyczną, właściwie subkolonię kazimierską, ale o cechach własnych, z myślą o naszych gościach z zagranicy, bo dla nich Mięćmierz samym swoim kształtem, architekturą, położeniem z pewnością wywrze wielkie wrażenie, a po drugie to, że tam istnieje coś takiego jak kolonia artystyczna, bardzo podobna do tych pierwszych kolonii europejskich, to jest jak gdyby coś zupełnie też nieznanego i coś, co chcemy bardzo pokazać. I na zakończenie festiwalu o godzinie 17, bo w Kazimierskim Ośrodku Kultury będzie premiera filmu Wiesława Dąbrowskiego, Kazimierz Dolny, Unicestwiona idylla. W sumie program obejmuje właściwie wszystkie zjawiska kulturowe, które się działy w koloniach artystycznych. I myślę, że pozwoli rzeczywiście pomyśleć, że kolonia artystyczna to nie jest jakieś hasełko, tylko to jest coś bardzo mocno ugruntowane w kulturze europejskiej. A dzięki temu mam nadzieję, że zapuści korzenie w kulturze polskiej. Serdecznie na festiwal zapraszam.